Następna kwestia dotyczy przyjętego na ostatniej sesji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. To jest bardzo ważna kwestia, szczególnie dla mnie osobiście ważna, ponieważ ja wywodzę się z tego środowiska organizacji społecznych i wiem, jak ważną rolę odgrywają dobre relacje i dobre zasady ustalone pomiędzy dwoma graczami istotnymi. Tutaj, którym jest miasto finansujące zadania, które to są zadania własne, które chcę wykonać poprzez pomysły i ręce i pracę organizacji. Chcę się pracować na ten cel. To jest doskonały mechanizm. Wydaje nam się, że najbardziej jestem przekonany, że potrzebujemy tutaj ciągłej pracy, aby te relacje były jak najbardziej dopasowane. Dlatego często taki program jest konsultowany. W tym roku udało się przeprowadzić dość istotne konsultacje z dużym zaangażowaniem organizacji. Nie tylko polegały one na tym, że zapraszaliśmy do urzędu, czekaliśmy na przychodzące osoby, tylko właściwie w toku bieżących spotkań cały czas dopytywaliśmy i robiliśmy z tego notatki, czego potrzebujesz, czego brakuje, jak możemy pomóc. I te kwestie miały się właśnie znaleźć w tym programie. Można powiedzieć, że jest on, dzisiaj określa nam te kierunki, za chwilę będziemy na jego podstawie mogli ogłaszać konkursy i program, jaki zmierzaliśmy do tego, aby był bardziej uproszczony, żeby te rzeczy proceduralne można maksymalnie ograniczyć. Punktem wyjścia jest dla nas ustawa, która dokładnie pokazuje, jakiego rodzaju narzędzia możemy zastosować w tej współpracy i staraliśmy się je w pełni wykorzystać. Dobrą wiadomością jest to, że zwiększamy budżet w tym programie, więc zwiększamy środki przewidziane dla organizacji z poziomu 484 tysięcy do poziomu 821 tysięcy złotych. Ale wynika to też z tego, że pojawiły się dwa istotne nowe zadania. Pierwsze z nich to jest możliwość działania na rzecz aktywizacji seniorów i wspieranie ich aktywności społecznej. Jak wiecie Państwo, uruchomiliśmy program Senior Vigor. To właśnie ten program jest realizowany już przez wyłonioną organizację i będziemy chcieli to kontynuować. Charakter programu jest wieloletni, więc zwiększenie kwoty między innymi dotyczy tego zadania. Wspieranie wolontariatu, przedsiębiorczości. Bardzo ważną kwestią jest zmiana w organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży. I tutaj szczególnie chciałbym za Państwa pośrednictwem dotrzeć do osób, które by się zainteresowały organizacją tego czasu, zapewnieniem opieki dzieciom niepełnosprawnym. W okresie wolnym od zajęć szkolnych czy ferii zimowych. Można w tej chwili składać takie oferty na organizację czasu wolnego dla dzieci osób niepełnosprawnych. Generalnie w poszczególnych działach, które trochę się zmieniły, kultura, sport, kultura fizyczna czy promocja i ochrona zdrowia, nastąpiły zwiększenia kwot. Jeden z elementów, który próbowałem przekonać Radę, to była forma tak zwanego regrantingu, ponieważ działając w organizacjach społecznych wiem, jak ważne jest nieustanne doskonalenie się i profesjonalizm w takich organizacjach. My naprawdę sobie dzisiaj nie możemy pozwalać na to, żeby to się działo w jakiś sposób niekontrolowany. To jest duża odpowiedzialność, to są też duże często środki finansowe, konkretnie zawarta umowa, kto na co się do czego zobowiązuje. Więc te organizacje muszą profesjonalnie rozliczać księgowość, rozliczać się i sprawozdania składać z takich przyznanych dotacji. Regranting jest nową możliwością, którą daje ustawa, którą chcieliśmy wprowadzić, polegającą na przekazywaniu zadania i większej środków jednej wyłonionej organizacji zwanej operatorem, która dalej, jakby w imieniu miasta, zajmowałaby się rozdzielaniem mniejszych puli środków, większej liczby organizacji, mniejszych organizacji w uproszczonym systemie. Powodowałoby to, że taka organizacja, no to musi być najsprawniejsza, dobra organizacja, ale miałaby zabezpieczone środki na to, żeby zatrudniać w pełni księgowość, administrację jakby i sprawnie przeprowadzić taką formę rozdziału środków. Na razie radni nie zaakceptowali tego pomysłu. Myślę, że będziemy wracać. Program jest roczny. Będziemy co roku się nad nim pochylać. Jest to nowa rzecz, która jeszcze nie ma wielu przykładów. Myślałem, że będziemy pierwszym miastem, które podniesie ten temat, pokaże innym, jak można z tego korzystać. Na razie jednak ten temat został odłożony. Zobaczymy za rok. Na pewno będziemy o to dbać, żeby organizacjom u nas w Zutowie pracowało się jak najlepiej, prawda? Bo ich potencjał jest duży i bardzo na nie liczymy, polegamy i korzystamy. Wspólnie rozwijamy to miasto.
Muszę też powiedzieć, że potencjałem i sprawność i profesjonalizm jest naprawdę istotny. Muszę w tym roku jedna z organizacji, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, zwróciło dotację do miasta, ponieważ została zrealizowana ta dotacja niezgodnie z zapisami umowy. Więc my kontrolujemy. Tutaj tego mówię, tutaj może być, muszą być jasno określone zasady. To są duże często środki, które przekazujemy na organizację, umawiając się konkretnie na jakie cele. I poddajemy tę organizację kontrolom. To nie jest pierwsza kontrola, którą zrobiliśmy. Kontrolowaliśmy też klub sportowy Sparta, kontrolowaliśmy właśnie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. No niestety w tym przypadku zasady, na które się umówiliśmy, nie były wypełnione i ta dotacja musiała do nas wrócić. Także mówię, ważne jest, żebyśmy mieli profesjonalnych partnerów w tej współpracy. Następnym zagadnieniem, które poproszę teraz, które chcę Państwu przedstawić, to jest podjęty również na ostatniej sesji program profilaktyczny realizowany przez miasto w ramach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ostatnim czasie dokonałem zmian w składzie tej komisji i dzisiaj przedstawiam Państwu Wiesławę Grot, która jest inspektorem urzędu, zajmuje się tymi zagadnieniami, była członkiem komisji, a pełni teraz funkcję przewodniczącej. I bardzo bym chciał, żeby Pani Wiesława też przedstawiła pozostałe osoby, które tworzą komisję i opowiemy jeszcze o głównych założeniach, jakie postawiliśmy przed tą komisją. Bardzo proszę. W skład Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Złotowie wchodzą takie osoby jak Pan Krzysztof Staniewski. Jest on członkiem Stowarzyszenia Grup Abstynentów Ostoja w Złotowie i również terapeutą na oddziale leczenia uzależnień w Biecerie. Ksiądz Stanisław Koszyc, jako przedstawiciel parafii pod wezwaniem Niepowzięcia Najświętszej Marii Panny w Złotowie, jest również kapelanem w areszcie śledczym w Złotowie. Następna osoba to pani Hanna Olęcka. Pani Hania jest psychologiem, pracuje w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Krajemce. Pan Wojciech Zieliński, kurator specjalista zespołu kuratorskiej służby sądowej w Złotowie. Pani Grażyna Piechocka, pedagog zespołu szkół samorządowych nr 1 w Złotowie, jest również członkiem zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Pan Maciej Zając, przedstawiciel Powiatowej Komendy Policji w Złotowie oraz pani Jolanta Witkowska, pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie i przewodnicząca zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zadania, jakie tutaj ustawa o przeciwdziałaniu alkoholizmowi nakłada na Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, to jest inicjowanie i koordynowanie polityki gminy wobec problemów alkoholowych. To jest jak gdyby podstawowe to zadanie. Polega ono na informowaniu osób zainteresowanych lub zagrożonych oraz członków rodzin o istniejących środkach służących do zwalczania alkoholizmu i rozwiązywania problemów z nim związanych, a zwłaszcza przemocy w rodzinie. Prowadzenie rozmów interwencyjno-motywacyjnych z osobami używającymi alkoholu. Kierowanie wniosków do sądu o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu. Współpraca z zespołem interdyscyplinarnym do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wydawanie opinii dotyczących wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z przepisami ustawy o wychowaniu w przyszłości przeciwdziałania alkoholizmowi. Dokonywanie okresowych kontroli punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych pod kątem przestrzegania zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Uczestniczenie w szkoleniach organizowanych dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pozostałych grup zawodowych zajmujących się sprawami profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przemocy w rodzinie. I współudział przy organizowaniu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
rozwiązywania problemów alkoholowych, miejskiego programu przeciwdziałania narkomanii. To są główne podstawowe zadania komisji. Dodam do tych zadań, które pani Wiesława właśnie przytoczyła, tych podstawowych, no, bardzo mocno tym pracowaliśmy i postanowiliśmy, że właśnie w pracy komisji potrzebne jest inne rozłożenie jakby tego akcentu działania. Bardzo ważnym zakresem jest właśnie profilaktyka, która do tej pory mało skutecznie docierała do dzieci i młodzieży. Stąd mamy teraz pedagoga w składzie. Uważamy też, że to jest w wyniku też konsultacji z zespołem interdyscyplinarnym. Trzeba spojrzeć na te problemy szerzej, nie? Między innymi dzisiaj uzależnienia nazwane behawioralne, tak? Uzależnienia od komputera. O tych rzeczach też ta komisja musi wiedzieć i mówić i przeciwdziałać. To są też innego rodzaju uzależnienia, jak narkotyki wspominane, czy badacze, o których słyszymy. Także ten zakres i to rozłożenie akcentu działań jest troszeczkę, ma być troszeczkę inne. W wyniku pracy w tym składzie komisji utworzony został punkt interwencji kryzysowej, przypominamy, który też ma pomóc w realizacji zadań w zakresie przemocy. Nie? To jest temat, który naprawdę dużo o tym słyszymy, docierają do nas te problemy i możemy teraz właśnie coś w tym temacie zrobić. Dziękuję. Takie ostatnie zagadnienie, to chciałbym do Państwa skierować taki apel odnośnie 1 listopada. Myślę, że pogoda dopisze, żeby wszyscy maksymalnie zaplanowali sobie miły spacer na cmentarz, na groby, ale jednocześnie informuję, że przy samej bramie cmentarza wydzielona jest strefa parkingowa, dedykowana głównie niepełnosprawnym, więc mogą na to liczyć, mogą podjechać pod sam cmentarz. Chciałbym też zwrócić Państwu uwagę na inne wydarzenie. Niedługo będziemy obchodzić uroczystość odzyskania niepodległości 1 listopada i już dzisiaj kieruję do mieszkańców zaproszenie. O 14 godzinie będzie msza święta w intencji ojczyzny w kościele Niebożnięcia Najświętszej Marii Panny w Złotowie. Potem przejdziemy na plac Paderewskiego, gdzie złożymy wiązanki. Myślę, że będzie tam też obecna orkiestra, będzie też kompania honorowa. I dla wszystkich Państwa też mamy część artystyczną w kinie o godzinie 18. Będzie koncert piosenek takich międzywojennych w wykonaniu artystów z Krakowa. Bardzo bym chciał, żeby mieszkańcy naszego miasta się zaangażowali, bo obchody skorzystali z tej oferty. Dodatkowo powiem, że w tym czasie organizujemy 25-lecie samorządności Złotowa. Wiemy, że jest to ten rok, gdzie mija 25 lat i zaprosimy wszystkich radnych, wszystkich kadencji na te wspomniane punkty programu, ale dodatkowo spotkamy się w kinie, gdzie jeszcze nastąpi takie podsumowanie Państwa i promedia. Zapraszam na to. Po prostu odbędzie się to troszeczkę wcześniej, zaraz po placu Paderewskiego pójdziemy do kina, gdzie będziemy wspominać to, co, jak ta samorządność złotowska się rodziła. Za nami jest archiwum, mnóstwo ciekawej literatury, uchwał różnego rodzaju, ważnych, dziś obowiązujących wielokrotnie. I spotkamy się ze wszystkimi, jeśli przyjmą zaproszenie, wszystkimi radnymi, którzy mieli udział, uczestniczyli w pracy i rozwijaniu naszego miasta. Będzie też prezentacja zdjęć, także taka sentymentalna podróż, którą zakończymy też spotkaniem przy kawie. I co jeszcze? I jeszcze 13 listopada. Drodzy Państwo, skutkiem wcześniejszej intencji Rady Miasta dotyczącej uhonorowania księdza doktora Bolesława Domańskiego odbyło się spotkanie takie organizacyjne, aby założyć stowarzyszenie na ten cel. I to jest jeszcze szansa, aby 13 listopada o godzinie 13 tutaj w sali sesyjnej można się pojawić i uczestniczyć w zebraniu założycielskim stowarzyszenia powołanego na ten cel. Będzie to okazja na wyrażenie swojego głosu, jak ja widzę uhonorowanie się w postaci księdza, w jakiej formie. Będziemy rejestrować to stowarzyszenie i przystępować do opracowania jakiegoś harmonogramu działań, polegającego głównie na tym, żeby ustalić, jak ma wyglądać sposób uhonorowania, w jakim miejscu, ile to będzie kosztowało i skąd wziąć pieniądze. Także można w tym wszystkim uczestniczyć. Mamy już zacne grono takich wstępnych właśnie organizatorów, bodajże 15 osób,
może się poszerzać. Jesteśmy otwarci na Państwa udział w tym zakresie. To by było wszystko z mojej strony.